Od którego momentu ukrywasz swój wiek? Właśnie od niekiedy. Nigdy w sensie. A od niekiedy dobrze brzmi. Z tego zrobimy zwiastun. Od niekiedy. Nie, dobra. Bo jest z tym problem, czy nie? Żaden. Naprawdę. Słuchajcie, powiem wam, jak jest. I mówię to za każdym razem. Jakoś nikt nigdy tego nie cytuje w całości. Urodziłam się w 78 roku. 78, czekaj. Co oznacza, że mam 44 lata. Tak. Co prawda wszyscy mówią, że od 10 lat mam 44 lata. Czyli masz już 54. Czyli buźwa. Tak naprawdę już wiecie, że w pewnym momencie, jak ktoś mnie pyta o datę urodzenia, to ja już tak nie wiem. Tiku nerwowym. Nie czytałam dzisiaj mediów, nie wiem ile. Nie, przed wejściem tu musiałam sprawdzić. Dobrze wyglądasz, naprawdę dobrze wyglądasz. Dziękuję, przerabiasz zdjęcia na Instagramie? Tak. Ja sobie dorabiam mięśnie, a ty? Jest taka apka. Nie używam od koksa ściągnąłem hardkorowego. Nie. Akurat przerabiasz zdjęcia, czy nie? Przerabiam. Ja też przerabiam. Dobra, ja to przerabiam mam... i... Ale po to, żeby się lepiej poczuć, żeby wkurzyć inne kobiety? Nie. Nigdy moją intencją nie jest wkurzyć innych kobiet. Ja... Dziewczyny bardziej. Nie, w ogóle nie jest moją intencją wkurzać ludzi, dlatego że robię to bezintencjonalnie. A to prawda! Ja... To prawda! To prawda! Wreszcie jest prawda w tym programie. Ale tu możemy chyba się zapisać do tego samego klubu, nie? No właśnie, ale powiedz mi, ty jesteś świadomy tego dlaczego? Bo ja cały czas, mimo mojego wieku, próbuję się zorientować why. To chyba chodzi o pewien rodzaj wyrazistości, ale przede wszystkim uczciwości wobec siebie. Podoba mi się, nie podoba, lubię, nie lubię. Ja bardzo wyraźnie określam, gdzie są moje granice i chyba... Ja wbrew pozorom też. No i one wcale nie są tak szerokie, jak by się mogło wydawać. Dobrze, zdjęcia przerabiasz, masz... Jesteś uzależniona od swojej obecności w mediach? Nie. Bo Małgosia, dotarłem do takiego raportu zrobionego przez jedną z agencji. W roku 2021, posłuchaj, bo pewnie tego nie wiesz, było tylko 21 dni bez nowych informacji o tobie. 21 dni. A od Blanki Lipińskiej wiemy, że rok ma 365. Małgosia, 365 minus 21 to... Ty jesteś uzależniona, że tak rano się budzicie, tak Radosław, od 6 godzin nic o nas nie było. Ale powiedz, właśnie, porozmawiajmy teraz zupełnie poważnie. To nie my jesteśmy twórcami newsów na nasz temat. Znaczy my jesteśmy twórcami newsów na nasz temat. Oni je przerabiają, przekręcają, w jakiś sposób defasonują i dają u siebie. No. Ja bardzo często... Mi się to bardzo podoba. Ja już nawet zaczęła mi się podobać ta domniemana rola tej twórczyni, tego Master of Puppets, bo ludzie bardzo często tak mnie odbierają. Prawda jest taka, że to, ile pojawiamy się na portalach, jest wynikiem tego, jak klikamy się, jak interesujemy lub nie interesujemy ludzi. To jest jakiś ranking popularności. I wszyscy wiemy, że z każdego newsa można zrobić 100 newsów, a naprawdę z bardzo ważnych rzeczy. Ale ty dajesz za czym? Ty dajesz ten cukier na bimber, no. Mówiąc wprost... Myślisz? Tak, no bo ty... Jak ja przeskaluję sobie różne konta social mediowe, to muszę ci powiedzieć, że u mnie to jakoś tak z tym kontentem nie jest przesadnie. Ale w stosunku do kogo na przykład? W stosunku do topowych polskich kontentowych No to kont. My, to ty i ja. Tak, ty... Tak. To ty ja? Dużo bardziej... Co ja? Ty dużo bardziej używasz narzędzia, jakim jest prowokacja do tego, żeby... No bo ja nie potrafię podchodzić do rzeczywistości serio.